36 Jahre nach dem Rekordsprung von 81 Metern durch den Oberstdorfer Sepp Weiler sprang der Österreicher Ernst Vettori 1984 und 85 35 Meter weiter. Mit 116 Metern so weit wie bisher keiner auf der Schattenbergschanze. Statistisch gesehen also für jedes Jahr ein guter Meter. Bleibt jedem selbst überlassen, ob er die Entwicklung nun rasend nennen will oder den enorm verbesserten Möglichkeiten entsprechend. Ernst Vettori, der Tourneesieger von 1986 und 87. Das österreichische Springer Punkte mindestens für die Landung abziehen muss und eventuell noch einen für die Skifehler in der Luft. Die Entscheidung. Pavel Plotz mit 116 Meter sprang er Schanzenrekord im ersten Durchgang. Ah, genauso gut wie Martin Ikinen. Das müsste also für Plotz reichen. Nochmal Steigerung, neuer Schanzenrekord hier. Ja, dann hat er sicher gewonnen, das ist klar. Ja, 230,2. Und? Über 5 Punkte Vorsprung. Und die Konkurrenz ist doch viel besser als von vielen sehr erwartet. Sehr schöner Sprung, schöner als Ikinen, das muss man ganz klar sagen. Die Landung ist ungefähr bei beiden gleich. Aber in der Luft war er schöner, hat keinen Skifehler gehabt. Schon im ersten Durchgang auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf legte Jens Weißflog den Grundstein für den 25. Weltcupsieg seiner Karriere. Mit 124,5 Metern verbesserte der 29-jährige Oberwiesenthaler seinen erst am Vortag in der Qualifikation aufgestellten Schanzenrekord um 2,5 Meter. Lediglich der norwegische Weltmeister Espen Bredesen konnte mithalten. Er kam auf Det er 11,3 poeng foran Saito, og tre mann gjenstår. Og han blir dårligst nummer fire, Christian Brenden, i en sesong hvor han har vært så jevn med annen, første, tiende, åttende, attende med fall og tredjeplass. Det vel egentlig bare nedslaget som det trekkes for her. Ja, han tar altså ingen sjanse, det 10 meter over K. Dva v konkursach individualnych. Na średniej i dużej skoczni oraz srebro w konkursie drużynowym na Igrzyskach Olimpijskich w Albertville. No ale to już było dość dawno, 9 lat temu. Jednak daleko potrafi. No a tym skokiem wspaniałym Helwart pokazał, że lata tak bardzo się w skokach narciarskich nie liczą, jakby nieraz się mogło zdawać. Wspaniały skok Helwart. Wspaniały. Nie wiem, czy nie ma rekordu skoczni. Jest 126 metrów, a więc rekord skoczni w Oberstdorfie, który od kilku lat, dokładnie od lat, 9. pozycja po pierwszej sesji. Ależ daleko wylądował. To będzie nowy rekord. 31 lat liczy sobie już Stefan Horngacher i zdawałoby się, że w tym wieku to raczej należy myśleć o tym, żeby już przestać skakać. Zresztą wielu zawodników wcześniej kończy swoje kariery, a on w wieku lat 31,5 dokładnie tyle sobie liczy Stefan Horngacher, Austriak. Jeszcze skacze tak fantastycznie i tak daleko. 127,5 metra, proszę Państwa. Wspaniały
nowy rekord skoczni w Oberstdorfie. No niedługo potrwał ten rekord innego Austriaka, Martina Helwarta z pierwszej. Jest już mieszkanie z Wisły, zawodnik klubu sportowego Wisła, Adam Małysz. Biało-czerwona chorągiewka trenera Tainera. No i nie będę nic mówił przez chwilę. Coś nieprawdopodobnego, że on to ustał, proszę Państwa. To jak skok fortuny. Sapporo, ależ ta lewa narta mu uciekała, ale co on zrobił na skoczni Małysz? No wraca do wielkiej formy. To, co trener Tainer obiecywał, ja nie chciałem zapeszać. Długo wczoraj wieczorem rozmawialiśmy i z panem Tainerem, i z Piotrem Fiasem, i z doktorem Blecharzem, psychologiem, który pomaga w przygotowaniu. Fantastyczny, no na szczęście ustał, nie przewrócił, oczywiście nie pomówił o telemarku, ale to jest 132,5 metra. Proszę Państwa, to jest skok faktycznie w XXI wiek, który już rozpocznie się za kilka przecież dni. Już o Małyszu, tam gdzie już zeskok przechodzi niemal w prostą, gdzie już trzeba wielkiego wysiłku, żeby ustać ten skok. No i teraz Martin Schmidt, czwarty po pierwszej serii. Również genialny skok. Cóż za fantastyczny konkurs. Cóż za wspaniałe zawody. Troszkę sędziowie jednak nie docenili jakby zawodników, ustalając w tej drugiej serii rozbieg. 133 metry skoczył Schmidt, a więc przeskoczył o pół metra Adama Małysza i on teraz prowadzi, a Małysz jest na miejscu trzecim za Schmidtem i za Kasai. No ale ważne jest to, że Polak po raz pierwszy od kilku lat znów jest w tej ścisłej światowej czołówce na najpoważniejszych światowych zawodach. No ta zaciśnięta dłoń trenera Leinharda Hessa. Und 23.000 und so viele erwartungsfrohe Springer oben. 50 an der Zahl und von Dieter Thoma schon angedeutet. Thomas Morgenstern mit diesem Sprung im Probedurchgang auf 140 Meter. Und da noch aufgemacht, es wäre noch weitergegangen. Und die Jury hat sofort reagiert, den Anlauf verkürzt. Benkowicz jest piąty przed Szpetem, Ingebrigtsenem, Ljokelsejem, Adam Małysz ósmy, a zatem może być w dzisiejszym konkursie dziewiąty. Zobaczymy, jak wypadnie Sigurd Petersen, ależ ma warunki. To będzie na pewno długi skok, być może po rekord. On potrafi skoczyć zawsze daleko. Kapitalny skok! To jest przeskoczył skocznie. Ależ miał kapitalne warunki, a przy jego dynamice, przy jego formie musiało się to tak skończyć. 143,5 metra znokautował wszystkich, proszę Państwa. 133 lider po pierwszym, a teraz 143,5. 2,5 metra miał wiatr na buli, 1,8 na dole. Tak trzeba było po prostu w tych warunkach skoczyć. Możemy mu głośno bić brawo, bowiem zrobił to, co powinien zrobić wielki zawodnik, wielki mistrz. Brawo, Sigurd, 143,5 metra, to jest rekord, który zostanie na pewno na długo, na jakiś czas. Ta skocznia obliczono, tu rekord powinien wynosić po tych zawodach 140 metrów. Punktu, jakże w